Wierzył, że dobro zwycięży nad złem. Dychotomia dobra i zła objawiła się z całą mocą w 1938 roku, kiedy uczeni niemieccy dokonali rozszczepienia jądra uranu. Bomba atomowa o ogromnej sile niszczącej mogła się stać rzeczywistością. Nagle okazało się, że badania naukowe Kurczatowa mogły mieć militarne znaczenie dla państwa Stalina. We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Wielka Brytania i Francja stawiły czoło Niemcom. Rosja i Stany Zjednoczone pozostały neutralne. Nie podbiły Europę. Wielka Brytania samotnie opierała się nazistom. Tymczasem w Związku Radzieckim Kurczatow, Hariton, Fiorow i inni fizycy napisali raport, z którego wynikało, że skonstruowanie bomby atomowej jest możliwe, ale byłoby bardzo trudne i kosztowne. W czerwcu 1941 roku Hitler najechał na Związek Radziecki. Straty były straszliwe. Najeźdźca zbliżał się do Leningradu. Badania nad rozszczepieniem jądra atomu przerwano. Kurczatow został oddelegowany do pracy nad ochroną okrętów. Jego żonę ewakuowano do Kazania. Pisał do niej w liście: ukochana, mam tyle nowej i trudnej pracy. Bez ciebie jestem nieszczęśliwy. Warunki w Związku Radzieckim były rozpaczliwie trudne. Ojciec Kurczatowa zmarł w oblężonym Leningradzie. Uczony tak pisał do małżonki: jestem przygnębiony, że nie mogłem zobaczyć ojca ani pomóc matce. Nie widzę szans na wydostanie jej z Leningradu. Potem jego matka napisała: to było najgorsze bombardowanie. Nie ma elektryczności. Dostajemy 20 deko chleba dziennie. Jestem bardzo słaba. Niedługo potem umarła. Kurczatow pisał do żony: stało się wszystko to, czego najbardziej się bałem. Ostatniego dnia, kiedy byłem z rodziną, zrozumiałem, jak bardzo ich kocham i że są tak strasznie słabi i bezbronni. Tej zimy w Leningradzie zginęło 500 000 mieszkańców. Tymczasem radziecki szpieg doniósł z Wielkiej Brytanii, że rozpoczęto tam pracę nad konstruowaniem bomby atomowej i że potrwają od 2 do 5 lat. Po drugiej stronie Atlantyku Amerykanie też rozpoczęli pracę nad bombą nuklearną pod kryptonimem Projekt Manhattan. Nadszedł 5 grudnia 1941 roku. W ciągu kilku dni Ameryka wypowiedziała wojnę Japonii i Niemcom. Jakby w odpowiedzi na działania aliantów, armia Związku Radzieckiego powstrzymała pochód wroga. Mimo to Fiorow, kolega Kurczatowa, obecnie służący w lotnictwie, obawiał się, że być może Niemcy pracują nad bombą atomową, która mogłaby zniszczyć państwo radzieckie. Zrozumiałem, że gdyby udało się im skonstruować taką bombę, nie wahaliby się ani chwili przed jej użyciem. Napisałem o tym do Stalina. Wyjaśniłem mu, co trzeba robić. Naszkicowałem, jak w powieści fantastyczno-naukowej, zarys konstrukcji bomby atomowej.
Tymczasem Lawrenti Beria, szef tajnej policji, który dostał raport szpiegów z Anglii, nakazał przeprowadzić ocenę sytuacji, mimo że wietrzył podstęp. Uważał, że Zachód celowo wprowadził radziecki wywiad w błąd. Stalin myślał podobnie, poza tym jeszcze nie rozumiał, czym może być broń atomowa. Nakazał jednak podjęcie niewielkiego wysiłku na zasadzie, że może nie przyniesie korzyści, ale warto spróbować. Kurczatow, znany jako energiczny organizator badań nuklearnych, został wybrany do kierowania pracami nad bombą atomową. To była dla niego ogromna szansa, ale jednocześnie... Wielkie ryzyko. Kierowanie badaniami o dużym znaczeniu dla Stalina oznaczało, że jeśli się nie powiodą, Kurczatow narazi się na gniew przywódcy. Z drugiej strony taka sytuacja dawała ogromne szanse na rozwój badań naukowych, sławę, środki finansowe i władzę, jeśli badania przyniosą spodziewane owoce. Kurczatow na pewno się zastanawiał, czy skonstruowanie bomby atomowej w Związku Radzieckim podczas wojny jest w ogóle możliwe. Czy może to była pułapka, faustowski pakt ze Stalinem, którego nie mógł odmówić. Ale Kurczatowa zawsze fascynowały wyzwania i ryzyko. Stalin powierzył nadzór nad tą sprawą Wiaczesławowi Mołotowowi, który był jego prawą ręką. Szef tajnej policji Beria miał się zająć wywiadem w tej kwestii. Kurczatow przeczytał raport z Anglii i od razu się zorientował, że badania są znakomite. Skoro uczeni na Zachodzie próbowali skonstruować bombę atomową, dlaczego on miałby tego nie zrobić? Był obdarzony wspaniałą naukową intuicją. Ważne i skomplikowane decyzje podejmował w mgnieniu oka. To była jego cecha charakterystyczna. Kiedy armia radziecka rozpoczęła ofensywę pod Stalingradem, w Moskwie Kurczatow zbierał siły do nuklearnej krucjaty. Tak jak Napoleon, Kurczatow miał swoich zaufanych generałów, których dobrze znał. Pracowali bardzo dobrze. Kurczatow umiał rozpalać w ludziach entuzjazm. Miał do tego wyjątkowy talent. Miał szczególny urok. Umiał nie tylko kierować naukowcami, ale też mądrze rozmawiać z naszymi przywódcami, co było znacznie trudniejsze. W 1944 roku Kurczatow zatrudniał około setki ludzi. Pracowali w prowizorycznych barakach. W pracę nad projektem Manhattan wciągnięto setki tysięcy osób. Rozczarowany Kurczatow, obawiając się niepowodzenia, pominął swojego potężnego zwierzchnika Mołotowa i zwrócił się o pomoc bezpośrednio do Berii. Materiały wywiadu zgromadzone na 3000 stron pokazują ogromny wysiłek, jaki podejmuje się za granicą. Czy pan miałby jakieś sugestie w sprawie naszej pracy, godne naszego wielkiego kraju? Prosił bezwzględnego Berię, który nadzorował zastępy robotników w obozach pracy, żeby pominąwszy Mołotowa, nadał jego badaniom skalę projektu Manhattan. List Kurczatowa do Berii, w którym uskarża się on na Mołotowa, jest dla mnie szczególnie ciekawy. Kurczatow ryzykował, że pisząc do Berii, pochlebiając mu, oddaje się pod ochronę człowiekowi, który skutecznie chronił tych, których chciał chronić, i niszczył tych, których chronić nie chciał. Kurczatow ryzykował, ale to było ryzyko wyważone. W
W roku 1945 do Rosji napłynęły materiały z wywiadu poddające ważne tajemnice produkcji bomby atomowej, włącznie ze szczegółowymi szkicami jej mechanizmów. W Europie wojska radzieckie dotarły do Berlina. 8 maja 1945 roku Niemcy skapitulowały. Sześćdziesiąt dziewięć dni później, 16 czerwca, przeprowadzono pierwszą tajną próbę z bombą atomową w Alamogordo w Stanach Zjednoczonych. Potem zrzucono bombę na Hiroshimę. Brutalna rzeczywistość dotarła do Stalina. To był dowód na to, że bomba atomowa istnieje, że nie wymyślił jej wywiad, aby dezinformować wroga. Od tej pory trzeba było się z nią liczyć. Stalin wezwał Kurczatowa i jego współpracowników i powiedział: towarzysze, jak najszybciej zbudujcie naszą bombę atomową. Proście o co chcecie. Kiedy dziecko nie płacze, matka nie wie, czego mu potrzeba. Idźcie naprzód tak, jak potrafią tylko ludzie radzieccy. Reżyseria. Opracowanie: Agencja Publicystyki i Edukacji Telewizji Polskiej S.A. Tekst polski Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Janusz Szydłowski. Słów